Cześć, witajcie, z tej strony piraskiej Klocki. A dzisiaj zrecenzujemy sobie dwa kwiatuszki. Kwiatki pochodzą z LEGO Store, kosztowały mniej niż 30 zł, więc tutaj w sumie dobry interes. Tyle klocków za mniej niż 30 zł to jest naprawdę dobry interes. Może nie ma tu figurek, ale według mnie jest to też ciekawy, chociaż wiecie, że ja figurki zawsze bardzo lubię. Na ostatnio na kanale było więcej tych takich figurek kolekcjonerskich, ale żeby już nie było takich ciągle, to postanowiłem coś innego dać na kanał. No i dobra. Dzisiaj zajmiemy się kwiatuszkami, który mi się bardziej podoba. W sumie każdy ma swoje plusy i minusy, więc może zacznijmy od tego, bo bardziej mam go do ręki. że jest. O, zobaczcie. On ma tutaj właśnie to tak boli te taile, widzicie? Według mnie powinien mieć gładkie, a nie właśnie takie ostre. No, ten cylinderek jest ciekawy, unikatowy, to na pewno, trzeba podkreślić. Ten listek jest ciekawy, on tylko boli tutaj, że troszeczkę ten czarny jest, tak może tutaj tak aż nie widać z daleka, no właśnie to jest trochę elego. Z daleka to wszystko wygląda epicko, a jak się przyjrzymy, to już trochę gorzej. No tutaj ta, 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 ta korona tego kwiatka, to bardzo ładne te liście jakby. Nie wiem, jak to zdefiniować. Tutaj mamy ładną doniczkę. No, czy właśnie trochę według mnie może nie jest aż taka ładna, bo trochę nie jest spójna kolorystycznie. Tutaj ten złot trochę boli. Szkoda, że nie jest na przykład, nie wiem, brązowa. O, to by było dosyć ciekawe według mnie. I te, te, te okrąglaki, jakby to nazwać, powinny być według mnie brązowe i to by było fajny unikat. E, no i też mamy liścia, trochę to jest schematyczne. E, tutaj ten ziel czarny właśnie też jest, tutaj to też boli. Właściwie no właśnie mogliby zrobić, żeby jeden na przykład nie miał liścia, a jeden żeby miał dwa, coś. Mogliby według mnie z tym pokombinować, ale mniejsza z tym. No tutaj się tak prezentuje od góry, bardzo ciekawie. Według mnie na jakąś takie kwiatki można użyć jakieś mocu, że takie, nie wiem, kwieciste miasteczko, czy jakieś takie łagodne, bez przemocy, czy jakieś fantazy. No to już jak to woli, jak interpretuje. no wiadomo, to są klocki. No i zobaczcie, jeszcze może zobaczmy, jak one się. Jakbyśmy im pozamieniali doniczki, jak to się prezentuje. Odpinam jednemu. O, słuchajcie, tak od razu mówię, może jako ciekawostkę, tutaj czarne są gniazda, a nie mm, brązowe, jak powinna być Ziemia. Mm. O, a tutaj mamy, no, tutaj tą czerwoną beczkę to tak wygląda. No i dobra, pozamieniajmy może. O, ciekawie wyjdzie. No, powiem wam, całkiem, całkiem ciekawie. No, wyszło nie najgorzej według mnie. Ten biały to tak fajnie wyszedł z białym, z białym, ten z czerwonym, czerwony, bardzo ładnie. No, tak tak tylko trochę wygląda źle, że jest to jakby jest większa od róży i to trochę tak, nie wiem, róże zwykle są wyższe od sokrotek, więc porównywalnie, więc może to trochę kuć po oczach, ale wyszło nie najgorzej. No, może trochę zestaw nie tematycznie tutaj nie tematycznie tutaj wstawiłem na kanał, bo mamy jesień już pod grudzień idzie A tak naprawdę, no wiecie, powinno już, jeśli już być coś bardziej jesiennego na kanale A tutaj jeszcze, to jest, tak, bo te kwiatki chyba były w okolicy, w okolicy ja kupiłem, bo to było tak jakoś na święto Chyba bardziej Matki to był, tak To chyba było z tej okazji w Lego Store Ja go kupiłem bardziej latem jak robiłem zakupy, bo chyba była na to na jakaś niewielka przecena, no więc wiecie, ale dobra, może po prostu wrzucę to na kanał teraz. Już trudno, niech będzie jesienią to zarzucony dzień matki. Może u mnie jest wmieszanie takie świętowe, ale może chociaż na Mikołaja jakoś to wynagrodzę, bo jakiegoś mam renifera, tylko muszę go odnaleźć, pokompletować. I według mnie, może całkiem fajnie wyglądać jako omówienie takie przedburzonoradzeniowe no dobra. Podsumowując, zestaw oceniam. No to boli te czarne listki tutaj mogliby się pokombinować, ale za cenę niską to jeszcze trzeba dać coś na plus. Sycikowi daję mocne 9 na 10 No, no niech teraz, no, no 9,5 nie mogę dać, dlatego że. No trochę tu zabrakło jednak do tej, 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 tego jeszcze pół. Mm, no wiadomo, głównie przez te tajle trochę tutaj ta kolorystyka toniczki, Ale według mnie zestaw naprawdę udany, polecam, jakby ktoś kiedyś miał zdobyć, jakby mm, nie wiem z, mm, rozmyślał kupić, to ja bardzo polecam. Naprawdę, jako darca elementów, czy jakaś ozdoba na półkę, bardzo dobre te, te dwie rzeczy robi. Pod moce też jest jakiś genialny patent można zrobić. Ym, no cóż, na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć.